Siema, siema, siemanko. Witam Was w 2023 na rozpoczęciu sezonu. Jesteśmy nad wodą w Szumowie. Jest to łowisko Wiktoria. U mnie obozowisko jak zwykle już rozbite. Powoli zaczynam mieszać papkę i będziemy wywozić zestawy. Pogoda, jak widać, jest ciepło, ale pochmurno. Wiatry sprzyjają, więc mam nadzieję, że coś uda się połowić. Dobra, ja biorę się do roboty, oczywiście dla Was to wszystko pokażę i jedziemy z tym tematem. Życzę miłego oglądania. Dobra, zestawy dwa polecą na słodko, składem zanęty jest konopia, pelet szósteczka, kulki pociachane na pół, zalane oczywiście Bite Boosterem Life System oraz dolany został też Amino Blend, żeby rybki miały lepsze trawienie. I ta papka właśnie poleci na dwa zestawy. To jest mój zestaw na słodko, czyli standardowo, nic się nie zmieniło. Dobra, lecimy teraz z zestawem na śmierdząco. Dobra, skład zestawu na śmierdząco. Praktycznie niczym się nie różni od zestawu na słodko. Są przewagą, tutaj jest ziarno, konopia, pelet, szósteczka, skreszowane kule, parę garści pociętych na pół, wszystko zalane Odysseum XXX z palety Sisimura, więc czekam teraz, aż to troszeczkę się przegryzie. Ja zacznę wiązać zestawy, a nie wiem, czy się chwaliłem, ale od tego sezonu, proszę Państwa, oficjalnie w teamie Sisimura jestem. Więc jedziemy z tym tematem. Zestaw numer 1, ten co poleci na słodko, oczywiście bezpieczny klips. Dalej odcinek fluorokarbonu, 35. I końcówka zawiązana Slip Dirig na wkrętce, pojedyncza kuleczka Wafters okrojona w ogryzek, jak ja to nazywam. Haczyk Longshank 6. To poleci na płytszą wodę. Mam nadzieję, że widać. Jak nie, no to przybliżę. Cyk. I to jest zestaw numer 1. Ogólnie wszystkie trzy zestawy będą na kombi rigu, tylko będą się różniły przynętą. Więc zaczynam. Lecę dalej, bo czas nagli. A dwie doby szybko zlecą. Dobra, to ciśniemy. Zestaw numer 2, drugi na słodko, przypon oczywiście kombi rig, ale tutaj już końcówka zawiązana na włosie blowback rig, haczyk longshank i tak będzie wyglądała kuleczka. Jest to Life System 15, czubeczek okrojony i dodany pop-up. Taki no dla troszeczkę zbalansowania. Te kulki są bardzo mocno wyporne, więc tyle wystarczy, żeby z leżaka zrobić Waftersa. A taka czapeczka będzie i widoczna, mam nadzieję. W tamtym roku fajnie na to połowiłem, więc mam nadzieję, że takie coś się zadziała. Jak nie, no to będziemy kombinować, wiadomo. Oczywiście bezpieczny klips, ciężarek 160 gram, gdyż wywózka tutaj będzie na 200 metrów. I to jest zestaw numer 2. Zestaw na śmierdząco. Oczywiście fluorocarbon, haczyk 6 longshank, na włosie jest Odyssey, kulka tonąca. Też z taką czapeczką, ale już cytrus. Takie przełamany smak, co nie? I to jest zestaw numer 3. Oczywiście wszystkie kulki były dipowane przeze mnie. Całą noc leżały, no jakieś 20 godzin leżały w dipie. Zostały zalane dipem. Tutaj na przebitkach będziecie widzieć, jakim dipem, oczywiście z naszej stajni.
Dobra, biorę się za wywózkę, bo troszeczkę się zajdzie, jak tutaj 200 metrów, a jeszcze muszę miejscówki potypować. Mniej więcej już wiem, gdzie położę zestawy, bo już tu na tym stanowisku byłem właśnie, ale nic dla Was nie nagrałem wtedy. Muszę nadrobić zaległości. Dobra, biorę się do roboty, lecimy z tym koksem. Dobra, moi mili, zestawy wywiezione. Lewa skrajna 80 metrów, środkowa 170 i skrajna prawa, proszę ja Was, 210 metr. Ostatnio na tych odległościach i głębokościach połowiłem, więc mam nadzieję, że i teraz coś zagra. Zestawy od 5 minut dosłownie w wodzie, jest od godziny 12. Mamy godzinę 12:05, więc zostało, nic nie zostało innego, tylko czekać na branie. Ja teraz troszeczkę się ogarnę, zrobię sobie kawkę i na Waszą prośbę w poprzednich filmach pokażę sprzęt, jaki używam i troszeczkę o nim opowiem. Zatem dajcie mi chwilę i widzimy się za chwilę. Dobra, do później. Kawka wypita, zatem zgodnie z obietnicą. Kijki, które mam, to są Fox Explorery 325 LBS, 3 metrowe z możliwością złożenia dolnika, dolnej części. Bardzo pomocne przy holu z pontonu bądź wyczepianiu ryby z zaczepów bądź innych habazi. Kołowrotek. Jest to Fox XC12000. Sygnałki klasyk RX Plus, bardzo fajne, bardzo daleki zasięg. Buzzbary też z Foxa, podpórki też Fox. No i co mogę powiedzieć, swinger też Foxik, to jest MK2 bez możliwości podłączenia pod sygnalizator, jest ciemny po prostu. Nic tam nie mryga podczas brania. No i to na chwilę obecną tyle. Jeżeli coś jeszcze chcecie więcej, no to napiszcie w komentarzu, co byście jeszcze chcieli zobaczyć z mojego sprzętu. Na chwilę obecną to tyle. Jest godzina za 22 i na razie bez brania. Czekamy. No, pochmurno się zrobiło troszeczkę. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba czekać cierpliwie. Może noc coś przyniesie, zobaczymy. A tymczasem lecę do brolki i chilluję. Czekam na te branie. Na pewno będziemy widzieć się przy rybie bądź przy przewózce zestawów. Aczkolwiek nie wiem, czy będę przewoził, ale na pewno jak się zdecyduję, to będziemy się widzieć. Zatem do później. Dobra, mały update. Jest godzina za 10:17. Na skrajnej prawej wędce miałem branie, ale niestety okazało się głuche. Był opad. Podejrzewam, że ryba troszeczkę podciągnęła i swinger opadł. I wtedy dawało mi takie mylne jakby sygnały, że to jest branie. Aczkolwiek
No, ciężarek był, wszystko elegancko. Zostało mi do wywiezienia dwie wędki. Wywiozę już na noc, podejrzewam. I będziemy czekać dalej, więc do roboty. Triple double, ayy. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. Yeah. I don't drive the ball. Nah. Now I never fumble. I'm the MVP. Yeah. Now I feel like Russell. Yeah. Feel like John Morant. Need a triple double. Yeah. Told him check the stats. Ayy. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Nah. Now I never fumble. I'm the MVP. Yeah. Now I feel like Russell. Ayy. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym, I've been up doing minutes, I just put in that work, told them it's strictly business, and I see through the face, doubt is burning bridges, feel like John Morant, need a triple-double, told them check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell. Zestawy wywiezione, mała zmiana taktyki. Lewy kij dostał przynętę Nord System Pinka. Środkowy kij zmieniłem przypon na króciutki, na zwykłym włosie Slip Diriga. Na wkrętce wylądował pop-up 10 Live System. A prawy kij został bez zmian, bo wygenerował jakieś tam branie. I zobaczymy. Dobra. Ja się zamykam w brolce. Zrobię jakąś kolacyjkę. No i czekamy na te branie. Zobaczymy się standardowo przy rybce albo jutro z rana. Bo zestawy już, tak jak wspominałem, wywiezione na noc. Już nie będę ich przewoził. Miejscówy zasypane. Trzymam się w wyznaczonych miejscówek i zobaczymy. Zatem do zobaczenia. Dobra, siemanko. Parę minut przed czwartą miałem pierwszy strzał. Niestety uwiesił się pan Pinokio. Nie jest to ryba, po którą tutaj przyjechaliśmy. Nieduży. Jakieś 3-4 kilo. 5 może. Nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć. Dobra. Robię parę foteczek i wypuszczam rybkę. Także coś się dzieje chociaż. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Nah, I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, they don't want it, dog, like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking all your numbers, told them something's off. I was at the bottom. Now you know I'm climbing. Now they sending deals. They know I ain't signing. They been trying to sell it. They know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant. Need a triple double. Told them check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told them check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. I mamy drugiego Pinokia. Niestety niedużych rozmiarów. Oporządzamy się z nim i lecimy dalej. To i on, drugi. O. Nie chce się dać pokazać. Nieduży, ale jakieś ruchy w wodzie już są. Drugi. Druga sztuka, pan Pinokio. Już ty kurwa, ty. Robimy fotkę i zwracamy wolność. No i dobra, zestawy już powywożone. Poznajdowałem nowe miejscówki. Mam nadzieję, że
okażą się bardziej skuteczne niż wcześniejsze. No jak do tej pory na razie tylko dwa jesiotry i cisza. Zestawy dopiero co wywiozłem, więc siadam do śniadanka i będziemy czekać na branko. Także ostatnia doba przed nami. Karpiszony tam, wstawajta już, dość spania zimowego. Dobra, widzimy się później. Jest branie. Ciekawe, czy to nie jesiotrek. Jest. Wysoko wędkę strasznie. O, przeszedł przez jedną górkę. O Jezu. O, jeszcze jaki gówniarz zasrany. Taki brzdąc mały. Nie na żarty jesiotry. Ciężarka nie wypił, taki plus. Leć, kolego, z powrotem. Kolejne branie, ale opad. Update wieczorny, proszę ja was,
No po tym jesiotrze miałem jeszcze jedno branie, ale niestety zakończone niepowodzeniem. Tutaj są, gdzie mam zestawy wywiezione, to po drodze mam dwie górki i holując po prostu ryba, żyłka załapała za górkę. Ciężarek nie spadł, bo scholowałem jego z powrotem. Ryba w międzyczasie się spięła i zwinąłem zestaw. Zestawy wywiezione już na noc. Czekamy na branie. Także trzymajcie kciuki w ostatnią noc. Siemanko, siemanko, co tu się odiwaniło? Witam was w dzień wyjazdowy po drugiej nocce. Niestety zero brań, ale zobaczcie, było dzisiaj minus 8 w nocy. Nie wiem, czy na filmie będzie widać, ale połowa wody jest pod delikatną przykrywką lodu. Minus 8 dzisiaj przywitało. No niestety nie udało się wydrapać karpia. Zobaczymy, kije jeszcze pomoczę, potrzymam w wodzie, aż słońce wzejdzie, może jeszcze się uda. No i siemanko, już niestety dwie doby szybko zleciały. Tym razem bez karpiszona, ale nie poddajemy się, jest super. Małe podsumowanko, 5 jesiotrów, jedna spina, w zasadzie dwie. Co z drugiej strony było, nie wiem, ale ja jeszcze tu wrócę. Jeszcze rachunki tu są z tą wodą niewyrównane, moje. Cóż. U mnie majdan jak zwykle już zwinięty, spakowany. Co mogę powiedzieć? Standardowo, jeśli filmik się podobał, zostaw łapkę do góry, zasubskrybuj kanał, zapraszam na moje inne social media. No i cóż, widzimy się przy następnej zasiadce. Adio!